Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję słuchawek firmy COS. Mowa tutaj o modelu SP540. Jest to model klasy premium, czyli skierowany do najbardziej wymagających użytkowników słuchaczy. Dostępny w sprzedaży będzie na początku 2015 roku, a jego cena będzie wynosiła do 700 zł. Tak więc sprzęt nie najtańszy, ale po testach ja już mogę Wam powiedzieć, że jest to sprzęt prawie że doskonały, naprawdę wart swojej ceny. Tak więc, jeśli jesteście ciekawi, czym te wspaniałe słuchawki mnie urzekły, zapraszam do dalszego oglądania tej recenzji. Ok, za chwilkę przyjrzymy się im bardzo dokładnie, natomiast takie podstawowe informacje. Mamy tutaj dynamiczne słuchawki stereo z bardzo dobrymi przetwornikami. Dokładnie mamy tutaj przetworniki COS PLX40, które mają zapewnić nam niezwykle szczegółowy i realistyczny dźwięk. I faktycznie tak też jest. Pasmo przenoszenia tych słuchawek wynosi od 10 Hz do 25 kHz, czyli jest bardzo poszerzone w stosunku do takiego często spotkanego pasma, w tańszych słuchawkach oczywiście. Świadczy to też oczywiście pośrednio o jakości samych przetworników. Jeśli chodzi o oporność tych słuchawek, w tym przypadku wynosi ona 35 Ohm. SPL to jakieś 99 dB i te słuchawki posiadają też odłączany przewód o długości 140 cm zakończony wtykiem mini jack. Oznacza to oczywiście, że możemy z nich korzystać jak najbardziej przy komputerze, przy jakimś wzmacniaczu, amplitunerze, a także przy urządzeniach mobilnych. Więc praktycznie są uniwersalne, możemy zastosować je przy każdym urządzeniu. Poza samym wykonaniem, które jest naprawdę świetne na najwyższym poziomie, zobaczycie to za chwilkę w zbliżeniach, bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie także wygoda oraz waga tych słuchawek. Waga bez kabla to jakieś 188 gram, czyli naprawdę niewiele. Słuchawki są też świetnie wykonane, dzięki czemu dopasowują się do naszej głowy idealnie. Zobaczcie sami. Tak to wygląda w praktyce. Przy okazji muszę powiedzieć Wam, że te słuchawki zapewniają naprawdę dobrą, pasywną izolację hałasów z otoczenia o ładnych kilka do kilkunastu decybeli. Tak więc możemy spokojnie słuchać muzyki, oddać się temu słuchaniu utworów, a jednocześnie słyszeć mniej niepotrzebnych hałasów dochodzących do nas z zewnątrz. Ok, tak więc teraz przyjrzyjmy się tym słuchawkom z bliska. Wspomniałem co prawda już o tym w rozpakowaniu, ale warto przypomnieć, ponieważ nie wszyscy z Was widzieli rozpakowanie. Firma COS do tych słuchawek, do tych ekskluzywnych, jakby nie było, słuchawek klasy premium dodaje bardzo fajne, twarde etui, takie na zamek, gdzie możemy sobie te słuchawki bezpiecznie schować i przewieźć. Mamy też takie kieszonki, jedną taką na gumce, drugą zapinaną, gdzie można schować na przykład kabel odczepiany i bardzo fajnie możemy sobie te słuchawki zabezpieczyć i przewieźć. Natomiast co do samych słuchawek, wykonane są z dbałością o wszelkie szczegóły i moim zdaniem to wykonanie jest bliskie ideału. O masie słuchawek już Wam powiedziałem, jest to jedynie 188 gram bez kabla, tak więc są naprawdę bardzo lekkie i przy okazji też bardzo wygodne. Patrząc po kolei, mamy pałąk górny, który jest pokryty gumowanym materiałem. Sam pałąk jest dość elastyczny, więc tych słuchawek łatwo nie złamiemy. Od spodu mamy bardzo mięciutkie wypełnienie, nie ma go co prawda dużo, ale bardzo dobrze się sprawdza. Wszelkie elementy tutaj mamy metalowe, także metalowe prowadnice. Są one przy okazji bardzo wytrzymałe. Regulacja słuchawek także jest bardzo precyzyjna. Jak słyszycie, to chodzi skokowo, więc możemy bardzo, bardzo dokładnie do swojej głowy te słuchawki dopasować. Widzicie, kształt pałąka jest taki dość ciekawy. Pałąk rozchodzi się w ten sposób, a słuchawki w tym miejscu powracają do swojej pozycji wyjściowej, dzięki czemu dopasują się do większości użytkowników. Same nauszniki mamy ruchome, możemy je spokojnie wygiąć w drugą stronę i też ruchomość muszli jest właśnie taka. Cały element tutaj mamy też wykończony takim gumowanym materiałem, co i dobrze wygląda, bo nie mamy błyszczących elementów i też jest bardzo fajne w utrzymaniu, po prostu się nie brudzi. Natomiast tutaj po bokach mamy znów aluminium i bardzo ładne logo firmy COS. Ogólnie design tych słuchawek
zasługuje według mnie na najwyższą ocenę. Są one proste, a jednocześnie eleganckie. Wyglądają świetnie. Kolejna bardzo fajna rzecz, czyli te same wnętrza nauszników. Mamy skórę najwyższej jakości. Jest ona bardzo miękka, jest jej dużo i bardzo fajnie dopasowuje się do naszej głowy, do naszych uszu, zapewniając im niesamowity komfort. Jak też się przyjrzycie, to zobaczycie, że tego wypełnienia w różnych miejscach jest różna ilość. Tu mam najwięcej i troszeczkę nam to schodzi. Tak samo w drugiej. Jest to specjalny zabieg, ponieważ badania wykazały, że tak te słuchawki dociskają się do głowy, że tutaj będą robić to bardziej, tu będą mniej. Dlatego też przez to te nauszniki lepiej dopasowują się do naszej głowy. Co jest ciekawe, też wnętrza w kształcie litery D, które mają po prostu przypominać kształtem ludzkie uszy. Nie są okrągłe jak w większości słuchawek, tylko mają taką specyficzną formę. Dlatego te słuchawki naprawdę fajnie dopasowują się do uszu, uszy wpasowują się do środka i mamy bardzo dobrą izolację pasywną dźwięków z otoczenia. Ten kształt litery D też widać po samych tych obudowach nauszników. Powiem Wam, że ten patent sprawdza się naprawdę świetnie i ten kształt litery D, te nierówne wypełnienia tych samych elementów skórzanych. Więc konstrukcja bardzo przemyślana, bardzo solidna, jednocześnie wytrzymała i lekka. Moim zdaniem ma same plusy. Tu macie oczywiście też wejście na kabel. Standardowo jak w większości słuchawek kabel ten wychodzi z słuchawki lewej. Co do kabla, to jest on zupełnie zwyczajny, w takim sensie, że nie jest specjalnie zabezpieczony. Natomiast mamy pozłacane wtyki mini jack 3,5 mm. Prawdopodobnie mamy też kabel z miedzi OFC, chociaż nie doczytałem tego. Natomiast w słuchawkach za taką kwotę myślę, że ten kabel jest już naprawdę zrobiony na poziomie. Kabla mamy 1,40 m, więc w zupełności wystarczy i do użytku mobilnego, i do komputera też się dobrze sprawdzał. Plusem odłączanego kabla jest też to, że gdyby przypadkiem się coś z tym naszym kablem stało, możemy go łatwo zastąpić innym kablem wysokiej jakości i dalej cieszyć się muzyką z tych słuchawek. Jeśli chodzi o testy, testowałem te słuchawki na smartfonie Nokia Lumia 630, na komputerze PC, gdzie mam kartę SoundBlaster Icon 3D oraz też na takim zewnętrznym DAC-u i wzmacniaczu słuchawkowym w jednym firmy Asus, jest to Xonar Essence STU. Bardzo fajny sprzęt, pozwalający takim właśnie słuchawkom rozwinąć pełnię swoich możliwości i zagrać tak, jak chcieli tego twórcy i słuchawek, i utworów, które odsłuchujemy. Więc powiem Wam, że faktycznie można wszystko, co wyczytamy na pudełku, wszystkie te zachwalania producenta, potwierdzić już po kilku dniach testów, ponieważ te słuchawki faktycznie reprodukują bardzo wierny, realistyczny, niepodbarwiany dźwięk. Jeśli chodzi o wokale, to są one bardzo wyraźne, bardzo szczegółowe. Generalnie sam dźwięk jest po prostu fantastyczny i mocny. W utworach takich jak muzyka poważna mamy bardzo wyraźne i ostre górne pasma. Pasma środkowe są wręcz krystalicznie czyste, a jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, posłuchamy sobie jakichś basowych utworków, to wtedy ten bas jest wyraźnie zarysowany, jest dość soczysty, ale przy okazji jest też umiarkowany, nie narzuca się, nie wybija się ponad wokal i ponad inne instrumenty, czy jest po prostu taki, jak powinien być. Nie przesadzony, nie przekolorowany, tylko umiarkowany, a jednocześnie obecny. Tak więc jakość dźwięku z tych słuchawek, myślę, że w tej chwili, jak dla mnie, nie ma sobie równych. Nie przypominam sobie słuchawek, które mogłyby z nimi konkurować albo wręcz przebić je pod względem jakości dźwięku. Za chwilkę będziecie mieli jeszcze sekcję dźwiękową, gdzie dokładnie te moje wrażenia też będą opisane w formie tekstowej. Tak więc zapraszam Was do dalszego oglądania, a na koniec oczywiście będzie podsumowanie i ocena tego sprzętu.
moi drodzy, podsumowując, słuchawki COS SP540 to naprawdę godny produkt, wart swojej ceny, będący w stanie zadowolić najbardziej wymagających użytkowników, chociażby takich jak ja. Mnie osobiście te słuchawki urzekły jakością wykonania, samym designem, lekkością oraz oczywiście niesamowitym, realistycznym i szczegółowym dźwiękiem na najwyższym poziomie. Są to słuchawki, które szczerze mogę polecić każdemu fanowi muzyki, dźwięku w najlepszym wykonaniu, w najwyższej jakości. Z tych słuchawek będziecie na pewno zadowoleni. Tak więc ze swojej strony gorąco polecam. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Za chwilę będzie jeszcze ocena końcowa, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!